Dobra, wznawiamy grę. Oczywiście to, co robiliśmy na ostatnim streamie, również pojawi się w formie odcinka gdzieś tam na kanale. Dzisiaj siadłem sobie i po pracy i wszystkie te... Jak to się nazywa? Wszystkie... Gdzie my to jesteśmy? A tutaj, a my byliśmy u góry już. No, ale dobra. Wszystkie, słuchajcie... Bierki u Bachę. Ty nie jesteś głodny? Głodna? Nie wiem. Wszystkie odcinki Tifa sobie zaplanowałem, także przez najbliższy tydzień będą się wkładać tam. Okej. Okay. No dobra, bo my tu możemy sobie coś pomielić w ogóle, nie? O! Mięsko wpadło. Aha. Ja rozumiem, musimy tu nawkładać mięsa, żeby wyprodukować kiełbasy, które pozwolą nam na zrobienie sobie takiej huśtawki, żeby doskoczyć tam. O mój Boże. Najmocniej państwa, przepraszam. PC, czekajcie, tak. To brzmi bardzo perwersyjnie bez sceny. No dobrze, obudziliśmy się tutaj. Obudziliśmy się, słuchajcie, tutaj i mamy tutaj, słuchajcie, miejsce, gdzie się robi kiełbaski. Tu mamy taką maszynkę do robienia kiełbasków. Jak sobie tym kręcimy, to tam z prawej strony wyszła kiełbacha. I jak sobie będziemy mieli na tyle dużo tych kiełbas, że je chwycimy, to będziemy mogli przeskoczyć, wiecie, tam na drugą stronę. Na razie nie możemy. Czemu tam leży jakieś dildo? To jest kiełbasa, ty się nie znasz. Chciałbym podnieść tą kiełbasę, ale coś nie mogę. W ogóle... Czy nasza postać ma brudne nogi po prostu, czy... Okej, okay, teraz już nie. What the fuck? Przed chwilą na jej nogach było coś czarnego, wyglądało jak jakieś podarte rajstopy czy coś. I tak kurde, kiedy nasza postać zdobyła spodnie? Proszę, jest i kiełbasa. Akisz. Wygląda trochę bardziej jak gówno niż jak ten, no ale dobra. Dobra, jedziemy windą do góry. O, ja pamiętam, moja babcia takie kiełbaski robiła, ale to było pycha. No pewnie z dobrego mięsa, z pewnego źródła, to tak. To wygląda raczej obrzydliwie. Tu mamy kawał mięcha, czy... Nie wiem, czy to jest... To ma takie paski, wygląda jakby to było, wiecie, już... wędzone na sznurku, no ale dobra, mniejsza z tym. Na pewno ten kawał mięcha nam się przyda. A, czekajcie, pamiętam, że tutaj coś... Tu mieliśmy ukryte pomieszczenie, no właśnie. A, to już jest zapalone i lalka jest roztrzaskana, więc git. Tu mamy jeden kawałeczek. Siemano, Patrycja, cześć. A nie, dobra. Tutaj nie. Tędy po półce. Ui! Ależ ja to sprawnie robię. Ale wiecie, przedtem byłem tak głodny, że zjadłem żywego szczura na surowo. A teraz tyle kiełbasy i nie weźmie się na zapas, no. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy. Te dwa kawałki. Na początku w GTA Vice City był typ martwy w szafie, bo już nie grałem w Vice City. Spoiler! I ziuk, 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 ziuk. No wychodzi dosłownie jak kurwa... gówno. Dobra, ale czekajcie, wiecie co? Tak... Prawdopodobnie już to złapiemy, ale... Ja się jeszcze zastanawiam, bo tutaj taka jest szafka i ona by zadziałała jak drabina, gdybyśmy mogli tam doskoczyć. Ja się zastanawiam, czy tutaj się da. Ale nie jestem pewien, czy nam się uda, słuchajcie, na to wskoczyć. Okej, dobra, jakimś cudem jednak tak. Uiii! Huśtawka z kiełbasy! Dobrze, idziemy. I lampka.
I babcio przyszedł, siemano. Patras, czemu mnie kurwa wyzywasz? Tu nic nie ma. Warto zawsze w platformerze cofnąć się i zobaczyć. A może w drugiej stronie, w drugą stronę jest jakiś sekret ukryty. O, świetnie, więcej martwych ciał. Duży kawał mięcha. To niestety wygląda jak miejsce do schowania się. I już mnie to niepokoi. Super, kolejna kłódka. Tak właśnie myślałem. Ale widział mnie, czy nie? Ludzie zapakowani próżniowo, Boże. Tak, ostatnio był właśnie taki oto smutny Ludwiczek, jak to ktoś ładnie nazwał. I smutny Ludwiczek nas goni. Jest ich więcej. Albo prawdopodobnie jest ich przynajmniej dwóch, bo widzieliśmy ich dwóch i widzieliśmy... jednego obudziliśmy w ogóle. Tak, taki kuchta, no. Dobra, to jest pytanie, gdzie ja znajdę klucz? Czy mam wejść do tej windy, z której on wyszedł? Na razie sobie polazł. Ja pójdę po cichcu. Okej, tak. Hehehe, teraz się wkurwił, że mu windę podjebałem. O nie, on tam jedzie. Znaczy ten, usłyszał nas, teraz jedzie do góry. Dawaj, do góry! Oh shit, to jest ślepy zaułek, ale przynajmniej mnie stąd nie wyciągnie. Nawet jakby mnie tu szukał. Ja trochę się obawiam, że on tutaj wcisnął ten przycisk. Jako wcisnę? Jeszcze se kaszlą w przejściu, pewnie pierda posłał w naszą stronę. Zostawił za drzwiami, ale dobra. Na razie ten, zazwyczaj takie przyciski trzeba po prostu rzucić czymś w nie, żeby je otworzyć. Super. Ciapa jakieś mięcho. Ehe. Klucz jest na jego stole. Ja pidolix. To będzie ciekawa przeprawa. Przynajmniej dobrze, że sobie mogę, wiecie, ułazić pod tymi szafeczkami. Tam jest jeszcze przejście w lewo. Czy to jest to samo miejsce, co byliśmy wcześniej? Nie. Podobne, ale nie. Jeszcze jak sapie i stęka nad tym, Jesus. Czy słyszałem o krakowskim patusie zwanym kawiak? Ostatnio było o nim głośno na YouTubie. Nie. Raczej nie zaglądam na patusiarską stronę YouTuba. Obawiam się, że jak się kurde stąd wyjdę, to on się właśnie odwróci wtedy. Ale dziwo tego nie zrobił. No dobra. Okej. Tu mamy też drugie przejście. Garnuszki. No i przypuszczalnie... Tak se przypuszczam, że... Tam jest coś, co ma przycisk. Jak to coś z przyciskiem wciśnie, znaczy ten przycisk wciśniemy, to coś się zacznie dziać. To się zacznie tłuc i on wtedy tutaj przybiegnie. Kurwa. Nie, zapomniałem, czym się biega. Czymś tu się biegało, on mnie po prostu od razu zauważył. Typ co gazówkami nawet? Co to znaczy w ogóle?
gazówkami. O mój Boże, trochę jak ten, broń na zombie, tak? Gaz podarowałeś. Także Zomiren, brodaty, szarobury. Jan nie jest moim prawdziwym drugim imieniem. To pewnie jest Janusz, tylko się wstydzisz. Ale dziękuję ci bardzo serdecznie za suby. Bardzo mi miło. Dobra, wracam do Grańska. Jak zakładałem, to chciałem wymyślić jak najbardziej typowy nick, jak tylko można, rozumiem. Cześć, jak to było, że najbardziej polski z Polaków to byłby Jan Paweł Piłsudski, nie? Coś takiego było. Czy on się drapał pod fałdami tłuszczu, czy on wkładał sobie jedzenie? Może to jest tylko taki kaptur, który on ma na sobie? Taka maska, bo tak to wyglądało, jakby wkładał jedzenie, ale wiecie, nie do mordy, tylko pod spód. Aż chce się przyjrzeć. On grzebie se tam, on nie wkłada sobie tego do ust. O ile oczywiście założymy, że on coś teraz z tego wyciąga i je. Dostał w pierdziel. No, tylko że to trzeba tak... Dobra, czekajcie, jak tu się... Nie... Tylko to musi dostać taki... Taki konkretny, żeby już tego więcej nie chciał zrobić. No, shit. Myślałem, że jak rzucę puszką... ten przycisk, to będzie lepiej. No, gówno z tego. No czemu on mnie widzi od razu? Nie! Czy on mnie widzi? Ten odpad społeczny prowadzi live in real life, to jest w ogóle tak głupie, no ale dobra, chodzi o to, że jakby chodzisz, nie siedzisz przed komputerem, tylko streamujesz z telefonu, na którym chodzi wieczorami po imprezowych ulicach w różnych miastach, zaczepia i pod kątem dla streamu prowadził różne gówniane sytuacje, jak ktoś chciał zareagować, to psikał na nich gazem pieprzowym, ma 18 lat, a takie gówno odwala. No cóż. Oszukuje ludzi, wciska im zepsute iPhony. A cóż. Co miałem powiedzieć? Słyszałem o takiej sytuacji, tylko ona się raczej wydarzyła gdzieś na jakiejś wiosce, gdzie był chłop, który regularnie znęcał się nad swoją żoną. I bardzo wiele razy interweniowała policja lokalna, ale chłop... taki typowy pius, nie? I tak dalej. Co, kurwa, on jest panem, kurwa, wsi i co, będzie policja mówić, że nie może napierdalać żony po ryju, nie? Może to może, nie? Policja próbowała coś z tym zrobić, nie dali rady. I w pewnym momencie, po którymś tam zgłoszeniu, podjechało dwóch jakichś policjantów, tylko takich, kurwa, byczków. Wywlekli go za fraki po prostu z domu, zaciągli za stodołę i spuścili taki wpierdol, że chłop nie był w stanie wstać i powiedzieli, że jak jeszcze raz będzie wezwanie do ich domu, że on znęca się nad żoną, to go po prostu przyjadą zabić i będą mieli to w dupie, że im nie wolno, bo są policjantami, po prostu go zajebią. No i się uspokoił. Jakby to jest pewna granica wpierdolu, po której po prostu ci się odechce, nie? Więc no niestety, ale to na takich śmieci społecznych faktycznie to tylko coś takiego, no. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No strasznie szybko przychodzi, ja nie jestem się w stanie... nie jestem w stanie tak szybko się schować za te garczki. No ale zobaczę, może jakieś inne miejsce wymyślę jeszcze raz. No, właśnie tam pod ten stolik.
Właśnie to, że się ukryjemy gdzieś pod jakimś stolikiem, krzesłem i tak dalej, to nie znaczy, że on nas tam stamtąd nie wyciągnie i nas tam nie znajdzie, nie? Bo jeżeli widzi, że my tam wchodzimy, no to... A tutaj nie zdążyłem tak jakby wejść pod ten stolik, nie? Bo przy tych otworach są takie stoliczki i można by się tu schować, ale po prostu fizycznie nie zdążyłem tego zrobić. Bo tutaj pod to nie wejdę, nie ma takiej opcji, a byłoby to najlepsze miejsce. Jakby te garczki sugerują, że to właśnie tutaj należałoby się schować. Tutaj też chyba nie zdążę. Może jakbym... A nie, bo to puszką wcześniej rzucałem. Ciekaw jestem, czy mógłbym się tutaj schować? Może tu by mnie nie widział? Może te garczki to bait, jest taka opcja. Popatrzcie, tu może mnie nie być widać, bo te shity... Okej, okay. Jakim cudem mnie tu znalazł? Nie mam pojęcia. Nie ma to sensu. Też właśnie pomyślałem o tym, że te garczki to jest bait, bo się wydają być oczywiste. Ale przydałoby się po prostu rzucić czymś w ten przycisk. Tak, żeby móc się schować szybko, nie? To samo przejście, którym przeszedłem. No też mogę spróbować. On się bardzo szybko tu zjawia. Dało się. Okej, teraz pytanie, czy ja mogę zamknąć... Oj, shit. Czy jestem w stanie zamknąć te drzwi tym kluczem? Nie. Dobra, po prostu do windy, tylko nas będzie gonił znowu. No ale trudno. Ale udało się. Dzięki za podpowiedź. Nie. No podnoś to. Mam nadzieję, że mnie tu nie znajdzie. Jejeje. Dzięki Resza za podpowiedź. No tak, niektórzy ludzie są po prostu zjebani i tyle. Okej, okay. Tu co ten pisze, czekajcie, tylko mi się czas przewinął. Numer Nabis pisze, że po przeciwnej stronie ulicy mieszkał matki ćpun na głodzie. Pewnego razu tak matce wpieprzył, że z pogotowiem przyjechała policja. Jemu też wpierdolili na schodek, jak go do radiowozu ciągnęli, tylko matki szkoda. Wrócił po 3 tygodniach, bo go do innego województwa wywieźli, ale mogę sobie wyobrazić, jaki wpierdziel dostał. No, cóż. Także... Może, ale dla niektórych... No, niektórym nie przemówisz po prostu. Ale kurwa, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czemu? Czemu tak się dzieje? Jakby, że istnieją ludzie, którzy mają tak najebane we łbie, że stwierdzają, że, nie wiem, wpierdolisz matce krzesłem, kurwa, po twarzy, bo nie ma internetu, to jest dobre rozwiązanie moich problemów, nie? Jakby, what the fuck? Znaczy, ja rozumiem, że w tym też jest pewnie duża wina po prostu rodziców, albo nieobecności któregoś rodzica, bo często tak jest, albo nieobecności emocjonalnej rodziców, ale, kurwa, naprawdę, nie? Jakby...
każdy z nas ma gorsze dni, każdy z nas się na coś zirytował, każdy z nas docierał do momentu w swoich emocjach, gdzie miał takie kurwa mać, nie? Jakby już mam dość, nie? Ale, ale to jakby to, że nie wiem, idziesz i robisz komuś krzywdę, albo sobie robisz komuś, sobie robisz krzywdę i tak dalej, to już są twoje wybory, nie? Złudzenie kontroli, że myślą, że jak kogoś pobiją, to górują. Ale kurwa, jaka jest koneksja? Jaki proces w mózgu zaistniać musi, żeby stwierdzić, że pobicie kogoś to jest odzyskanie kontroli nad swoim życiem? What the fuck, nie? Ale też przecież Ania miała takiego... Polżel się Boże znajomego, w sensie taki kurwa typiarz po prostu w Kielcach, który właśnie w ten sposób robił, w sensie on albo dla zabawy, albo, znaczy czasem dla zabawy, czasem po prostu po pijaku, czasem bo miał gorszy dzień, a czasem potrzebował odreagować, atakował kurwa ludzi na ulicy, nie, i bił kurwa, czy nożem groził i tak dalej, nie. I kurwa miał sytuację, że poruchał sobie jakąś laskę i się dowiedział po paru miesiącach, że laska zaszła z nim w ciążę. Więc co zrobił na wieś o tym, że laska zaszła z nim w ciążę? No poszedł na miasto i wpierdolił jakimś dwóm kolesiom, nie? Bo tak, bo to jest jego sposób na radzenie sobie ze stresem. Kiedyś słyszałem taki bardzo dobry tekst od koleżanki mojej na studiach w kierunku kolegi, który zadawał bardzo głupie pytania. I tak, wiesz co? Widzisz tą ścianę? Weź sobie taki rozbieg, tak biegnij w kierunku tej ściany i se tak se przypierdol w nią. Bo może to jest lepsze rozwiązanie niż bić kurwa, czy grozić jakimś obcym ludziom. Może sam se wpierdol po prostu. No weź se rozbieg i se zajeb w tą ścianę mordą głupią. To może ci będzie lepiej, no. Jakiej logiki? No właśnie, ciężko mówić, że jakiejśkolwiek logiki, bo tu nie ma logiki, tylko właśnie dla mnie jest to totalnie zrozumiałe, w jaki sposób ktoś, w jaki sposób w mózgu danej osoby taka rzecz jest w stanie zaistnieć, nie? Ja rozumiem, że to nie jest logiczne, bo wiele postępowań i wiele zachowań ludzi, emocji, które mają, nie są logiczne. Często emocje w ogóle nie są logiczne. Dlatego są emocjami, ale no jakby gdzieś musi powstać jakieś połączenie, że z tego wynika to, ale kurwa no nawet nie szukając logiki, to jak to jest możliwe, kurwa? A, dobra. Aha, z własnego ogródka. Sąsiadka babci cieszyła się i opowiadała, jak jej własny syn ją bił, kopał, pluł na nią, oboje mieli problemy psychiczne. No. No ale tak, ale te, wiecie, ktoś ma problemy z własną głową, ale nie pomyśli o tym, że nie wiem, może udać się do specjalisty, może pójść do lekarza, nie? Bo nawet w przypadku tak bardzo skrajnym, tego nie otworzymy, w przypadkach tak bardzo skrajnych, bo są ludzie, którzy... Nie możemy tutaj pewnych rzeczy na Twitchu mówić, tak? Ale wiecie, o jakich ludzi mi chodzi. O takich, którzy bardzo lubią innych ludzi, ale ci inni ludzie niekoniecznie są pełnoletni, nie? Jakby mówimy o takich ludziach. I to jest, kurwa, jakby naprawdę choroba tocząca w ogóle nasz świat, ale... A zwłaszcza na przykład Hollywood, ale... Jakby... Nie wiem... Jeżeli ja miałbym się postawić w takiej sytuacji, tak? Bo to, co nam się podoba, co w jakiś sposób nas podnieca, tak? Może nie zależeć od nas, tak? Najlepszy przykład. Możemy być osobą heteroseksualną, może być osobą homoseksualną, może być osobą biseksualną. I teraz nagle, okej, albo nam się podobają dziewczyny, albo nam się podobają chłopaki, albo podobają nam się jedni i drudzy. I nie zależy to od nas, tak? I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, że na podobnej zasadzie ktoś ma w głowie tak, że ojej, podobają mi się osoby, które niekoniecznie są pełnoletnie. Ale wiem, że to jest złe, bo jakby funkcjonuje pewien system moralny ogólnoświatowy, tak? Jakby umawianie się z, nie wiem, osobą, która ma lat 20 jest okej, okay, ale umawianie się z osobą, która ma lat 10 już nie jest okej. Okay. Jakby pomimo to, że w jakiś sposób mnie to wzbudza, to wiem, że moralnie jest to złe. Więc w takiej sytuacji, co należy zrobić?
próbować ucieleśniać swoje chore fantazje, czy raczej pójść do lekarza i powiedzieć: kurwa, mam ze sobą problem, chciałbym coś z tym zrobić, bo wiem, że jest to złe. No nie wiem, jakby nie wiem, jak to będzie funkcjonować w mózgu takiej osoby. Próbuję się tylko w takiej sytuacji jakby postawić, ale tak na logikę, nie? Jeżeli ta osoba jakby jest w stanie logicznie myśleć, trzeźwo myśleć, nie jest jakimś kurwa marginesem społecznym, nie jest chora psychicznie, tylko jest to normalna, zdrowo myśląca osoba i pojawiają się takie myśli w twojej głowie, że dlaczego mi się podobają osoby niekonieczne pełnoletnie, to może kurwa lepiej udać się do lekarza i przedstawić, że mam taki problem, bo może go się da jakoś rozwiązać, tak? Wiele rzeczy leży w naszej głowie po prostu, nie? No ale cóż, dobra. Chodźmy do tego sypu na śmieci. To był syp na śmieci, okej. Okay. No jakaś kostka, jakiś klocek. Okej, jest przepychaczka. Wow, co się stało? Jest przepychaczka do kibla i tak pomyślałem, że może da się ją jakoś podnieść, bo tak tu stoi centralnie. Wygląda, jakby się coś dało z tym zrobić, ale nie. Okej, okay, czy myślisz, że ściany tego... tej komórki na śmieci będą się zbliżać do siebie? O, jest laleczka. Możemy ją rzucić i rozbić. Jej! No dobra, trochę nie widzę wyjścia. A, dobra, jest wyjście. A czekajcie, a w drugą stronę? Tak, ludzie z Hollywood nie mają kompasu. No, no właśnie, nie, jakby to jest problem, że wiele osób tego kompasu moralnego nie ma, albo wie, że wiedzą, że istnieje, ale mają to gdzieś, nie? Uwielbiam te streamy od gier do patusów. No czasem jest tak, że chcesz sobie pograć w grę, a czasem jest tak, że chcesz sobie ponapierdalać na patologię. Dzień jak co dzień. Okej, okay, czy tu się ktoś kąpie, przepraszam? Okej, tu jest kolejna kratka. To chyba jest piana. Toż to jest stos naczyń do mycia. O, dobra. Ale tak się zastanawiam, bo tam jest wyjście mocno z lewej strony. Tak się zastanawiam, czy może tutaj coś jest potrzebnego, albo może nie jest potrzebne, ale da się tu wyjść, może jakąś świeczkę sobie zapalić. A, to są te drzwi, które były wcześniej zamknięte, dobra. No tak, a teraz mi komunikat o reklamie zasłonił komentarz, ale... ale Karol miał dobry tekst. O, problem w tym, że często można wiedzieć bardzo dobrze, że coś jest złe, ale w porównaniu z tym, co robimy, te argumenty wydają się bez znaczenia. Ja na przykład jestem magistrem biotechnologii, ale i tak jadłem i tak się ruszałem, że byłem gruby. No cóż, no. Bezpośrednie emocje często biorą górę nad wiedzą obiektywną. A no to tak, to na pewno. Dobra, tu już nie ma przejścia niestety. Tylko że jeżeli wiemy, że to są emocje i że biorą nad nami górę i to, co robimy, jest złe, myślę, że jesteśmy w stanie próbować przejąć nad nimi kontrolę, nie? Po to są psychologowie, po to są specjaliści od pewnych problemów. Istnieje coś takiego jak zatrzymane dojrzewanie postrzegania wieku, czy coś takiego. Czyli na przykład masz 16 lat, podobają ci się ludzie w twoim wieku, wraz z wiekiem twoja preferowana grupa wiekowa też powinna się zmienić, ale w takim przypadku tak nie jest. Z tego co wiem, leczy się to terapią, w większości przypadków działa. No czyli, okej, okay, no to dziękuję bardzo za poparcie moich słów. Czy to jakieś moje domysły, powiedzmy, tak? To tak na chłopski rozum, na czystą logikę stwierdziłem, że pewnie da się to leczyć. No i proszę bardzo, jest potwierdzenie, że da się to leczyć. I no trzeba chcieć. Niestety mam wrażenie, że też w przypadku... chociaż to też nie...
inaczej to odbieram w momencie, kiedy mielibyśmy na przykład 20-paro-30-latka, który gdzieś tam jest może nieatrakcyjny fizycznie dla większości powiedzmy kobiet. Tak załóżmy, że mamy młodego chłopaka, ma 20 kilka lat, koło 30 max, i nie jest atrakcyjny fizycznie, nigdy nie miał dziewczyny, nigdy nie przeżył swojego pierwszego razu i tak dalej. I za tym idą pewne gdzieś tam komplikacje, że kurwa coś ze mną jest nie tak. I wtedy myślę, że właśnie to może zadziałać, czyli na przykład on dalej marzy o tej swojej nastoletniej miłości, pomimo że już ma te trzy dychy, to dalej marzy o tej swojej nastoletniej miłości, kiedy miał lat 15-16 i dalej jakby, wiecie, swój wzrok kieruje właśnie w tamtą grupę wiekową. Że tak uważam, że to może być jakiś tam zalążek takiego problemu, ale często właśnie tymi osobami, o których mówimy, są podstarzali mężczyźni, którzy mają lat 50-60, którzy mają rodziny swoje, dzieci, często nastoletnie albo i nawet dorosłe, nie? I to jest pojebane, nie? Bo tu już nie ma, kurwa, jakby prostego wytłumaczenia, skąd się to bierze. Dobra, pociągnę za wajchę krąg i... I on tu przylezie. Kurwa, patrzy pod spód. Tam się nie mogę schować. Kurwa, patrzcie jak śledzi, jak szuka. Jebany. Dobra, poszedł. Aż talerze porozbijał. Dobra, generalnie przewróciliśmy to jakby bieg tutaj. Nie wejdę do góry. Coś tam u góry jeździ w prawo, a jeździło w lewo. I teraz przypuszczalnie trzeba wejść gdzieś wyżej. Okej, dobra, skoczyła się ta muzyczka jego trubadura. Trzeba by wejść do góry i się chwycić tego i przejechać górą. Nie widział mnie. Zaraz jak ja się tam dostanę? Po tym stosie, niech mnie szlak. Po tym stosie talerzy. Idzie tutaj. Chowamy się. Ja bym się bała powiedzieć o tym psychologowi. No właśnie i to jest problem, nie? Że kurczę, jednak... Po to idziesz do tego psychologa, żeby ci pomóc, nie? W sensie... To jest lekarz, on cię nie będzie oceniał, tak? On ci będzie chciał próbować pomóc. O mój Boże, nie zdążyłem! Jest, udało się. A że też zależy od lekarza, nie? Bo to też są ludzie i też mają... różne postrzeganie świata, ale no wierzymy w jego dobrą wolę, tak? W dobrą wolę lekarza, lekarki. Aż wiemy, jak to jest. O mój Boże! Będzie mnie próbował ściągnąć. O, shit, to co ja mam tu zrobić, kurwa, no bez jaj! Are you nuts? These nuts! No co mam tu zrobić, jak kurde już zeskoczyłem, a on tu mi kurde... Tak, jest dwóch. No co ja mam tu zrobić? No nie mogę chyba szybciej biec, nie? Nie! Kurwa, chciałem ustawienia włączyć, a nie... A
bieg jest pod X-em, a ja kurwa nie używam biegu, to ma wiele sensu. No właśnie, ja tylko gałką szedłem, nie wiedziałem, że tutaj ten... Zapomniałem o tym biegu. O nie, cofnęło nas kurde aż tutaj, seriously? Boże, przepraszam, złą opcję se kliknąłem. Przynajmniej teraz już wiemy co i jak. Nie, kucaj. O, teraz we dwóch se tu myją. To ciekawe bardzo. Aha, tu już nie mogę przejść, cholera. A myślałem, że tu wyjdę, ale nie. Mają różne twarze, teraz zauważyłem. Jeden ma taką ciągłą do góry, a drugi ma taką szeroką. Dobra, czy ja stąd wyjdę teraz? Co jest? Czemu nie mogę wyjść? No tak, faktycznie, tu się da biegać. O czym zapomniałem ostatnio. Będzie mnie tu szukać. Dobra, niby zagląda pod spód, ale i tak mnie nie widział. Bardzo dobrze. Kusi kupić inkulinati, ale wiesz co? Znaczy widziałem, ale jakoś nie zachęciło mnie to do grania, natomiast... patrzę, czy nie mam kubka tu. Natomiast w Game Passie to było. Albo jest, albo było. Nie lubię Game Passa, ale kurde, Game Pass kosztuje 4 dychy na miesiąc, to naprawdę nie jest dużo. W sensie ja mam jakby Game Passa od kilku lat już i jakby po prostu ściąga z konta co te 4 dychy co miesiąc, to naprawdę jest niewiele. Patrząc teraz na Starfielda, który kurwa kosztuje 400 kurwa jebanych złotych, a w Game Passie mam go za te 4 dychy i mam też inne gry w Game Passie za te 4 dychy. Kosztuje 69 zł. No tak, znaczy tak, jeżeli masz zamiar tylko ogrywać tą jedną grę, no to faktycznie, nie? No musisz, bo to na miesiąc płacisz, więc faktycznie 7 dych to już lepiej wydać. Bo nie wiadomo, jak szybko to przejdziesz. Niemniej jednak mi się po prostu Game Pass opłaca. Bo cały czas i tak z niego korzystam. Dobra, biegnę, bo tam następny już jeszcze leci. No, dawaj. Nie, kurwa, jebany gnoje. Jeszcze we mnie rzucił jebany. Jest, udało się, złapałem się. O mój Boże, uciekliśmy tym gnojkom. W końcu. A tu mnie strzepnie z tego. Ta. No, nie spadnij. Kuchnia.
Szefowie kuchni będą za tobą tęsknić. Taki dostałem powiadomienie. A czy to osiągnięcie? Ło, coś się otwiera. Czyżbym dotarł do jakiegoś końca? Jeszcze nie koniec na szczęście, dobra. Przynajmniej jesteśmy czyści od piany, te. Ale tak obiecująco to wygląda, nie? Jesteśmy na statku. Jakieś postacie tam chodzą. Takby z jednego statku przechodzą na ten statek? Dawaj do góry. Kurwa, my w jakimś takim statku wojennym, albo jakiejś takiej bazie morskiej bardziej jesteśmy, widzę. Fajnie te motyw muzyczny były wplątane. Kurde. Czyli dobrze mówiłem na początku, że jesteśmy na okręcie jakimś. Co idą? O Boże. Oni wszyscy wyglądają tak samo jak ci kucharze, widzę. Wszyscy mają te idealne kształty kuli. Wejdź tam. Ładnie. Boże, jakie kurwa tu dźwięki. Jakieś te... Kurwa, idą. Chonkery. Dźwięki normalnie jak jakieś... jak to się nazywa? O, tam kto? To jest taka pani, która wygląda jak te lalki, co je rozbijam. Te chonkery brzmią jak jakieś te... tybetańscy mnisi, albo... jak to były te... No, kurde. Jest taki zespół, ale z jakiego to jest kraju? Nie z Kazachstanu, może z Kazachstanu? Może z Kazachstanu, to jest taki zespół metalowy, który ma takiego pieśniarza, który właśnie robi te takie dźwięki gardłowe. No, mniejsza z tym. Czekajcie, tak. Okej. Okay. Tu już takie ładne to jedzonko jest, nie? O, proszę bardzo, mówiłem, że tu jest taki kawał, ten co robiliśmy z tego mięcha kiełbasy, to tutaj przecież ten kawał mięcha jest, tylko ugotowany bardziej. Czy to jest jakaś taka restauracja, przepraszam, kurwa, czy co, pływająca? Ja jebie. Jakie z nich chonkery? Ten przynajmniej jedzenie wkłada do ust, a nie pod, kurwa, siódmą fałdę tłuszczu. Pod ósmy podbródek. Oj.
Zajebał mi stolikiem, jebany kurwa. Czemu? Co ja zrobiłem? Nawet nie wiedział, że tam wlazłem. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Dobra, jestem tu. Myślę, że ja raczej spierdalam. Ja pierdolę, będzie po podłodze za mną biegał. Dawaj do góry! Co, pod stolikiem też będzie się czołgał? Jezus, to jest, wiecie co? Jak, kurde... Spirited Away. Tam na początku przecież było tak, że był ten cały jakiś tam jarmark, jak rodzice głównej bohaterki zaczęli jeść, to się zmienili w świnie i oni się tak obżerali w ogóle, nie? No dobra, ale co ja mam teraz zrobić? Jak mam się tam dostać? Nie mogę tego taboretu jakoś chwycić. A, tu muszę po prostu wejść. Wspiąć się po stosie talerzy. Będą chcieli mnie kurwy zjeść jeszcze. Nie, 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 do góry, do góry, do góry. Nie, czemu tak zrobiłeś? Zostaję zjedzony. Czemu? Nie rozumiem, chciałem skoczyć, a ona zaczęła kurde schodzić w dół. No nie wierzę, już. Wygląda jak ciotka z Harry'ego Pottera. Deserek sam przyszedł, no dokładnie. Nie idzie najlepiej. Tędy skoczę. Znaczy przebiegnę. No właśnie. Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, czy mnie jeszcze goni, czy nie. Musimy wyleźć tu. Aaaa! Nie! Wpadłem w tą głupią babę! Jak? Co miałem zrobić? No, come on! Seriously? Jak to się stało? Przecież wszystko było idealnie. Chciałem rzucić tą butelką, ale to był głupi błąd, bo nie mogłem ani rzucić, ani już jej puścić i uciec. Dobra. Tak, na początku, papcie, myśleliśmy, że ty, kurde, ze względu na swój nick, to masz już, wiesz, chłop pod 40 do nas pisze, nie? A tu się okazało, że nie, że to taki chłopaczek. Zapierdalamy! I w ślizgiem. Podstępny szurze, jakim cudem się wymykasz, nieuchwytna. Jak to było? Fajna dupa ruchable czy coś takiego? To o mnie było, a nie... Nie o papciu. Dobra. O co tu kaman? Ona się kurwa za chwilę posika. Z emocji. A ja się boję tam... Nie, kurde, zainteresowani swoim talerzem. Temu kiełbasy wypada... O Boże, on je i mu to wypada z ryja i potem znowu to je. Nie dziwię się, że oni, wiecie, są głodni, jak oni nawet tego nie trawią. Kim wypada z ust. Boję się. Jest. Udało się, dobra. Jeszcze nie. Wypierdol się na tym taborecie. Dawaj, come on.
Dobra, po cichutku. Chociaż ta kiełbasa to wygląda obiecująco, że żebyśmy powinniśmy ją pociągnąć w dół. Czy to jest jak w tym wierszu Jana Brzechwy, że w ósmym wagonie siedzą same grubasy, siedzą i wpierdalają tłuste kiełbasy. O, tu jakiś krasnoludek uciekał. Co jest? Tam jest rysunek. W tle. Mnie. The hell? A nie mogę wejść w interakcję z nim niestety, w żaden sposób. Typie, tylko... A, wiesz co, sorry, bo nie... Ja tu nic nie widzę teraz, bo... Przy tej grze... Ona ma tu problem z rozdzielczością, z moim monitorem i po prostu wszystko mi się przesuwa i te donaty i no... Donaty i te prośby mi po prostu zniknęły. No dobrze, jak wykupiłeś, to mogę rozpuścić, tyle że moje włosy to by się przydało umyć generalnie. Boże, co z moimi włosami w ogóle? Co się tu odjebało się? Przez chwilę wyglądało, jakbym miał tylko, wiecie, włosy odtąd, a tutaj miał czoło aż do tyłu, ale nie. No, są do mycia, ewidentnie. Smarowałem kromkę nimi. Bardziej są mokre, wiesz, bo ja wcześniej byłem w kąpieli, ale nie chciało mi się myć włosów, więc one są, tu są mokre i w ogóle naciągnę je wilgoci, ale tak, są generalnie do mycia. Tak, dziwne w chuj, nie? Jakby, niestety, konkretnie do mycia. Dobra, gramy dalej. Piesem cię umyje chlebem. Piesem, chcesz wpaść mi umyć włosy? A, to możemy sobie ten odpalić, ale powiem wam, że mam wrażenie, że zwłaszcza jak się ma długie włosy, to jest to sakramencko miłe uczucie, jak ktoś ci myje włosy. Czasem proszę Anię, żeby mi umyła, ona tak, nie chcę mi się... Ale pamiętam, jak szedłem dawno temu, parę lat temu, ale miałem długie włosy i poszedłem do tej, do fryzjerki, bo chciałem, żeby trochę właśnie mi podcięła. O, są miękkie! O, dziękuję bardzo, satan! Poszedłem do fryzjerki. I ona mówi, a no dobra, tu skrócimy i tak dalej, ale to bym chciała na mokro, czy myjemy głowę, nie? Tak, może mi albo spryskać, albo w ogóle mi umyć i na umytych. Więc dobra, no w sumie czemu nie? Jezu, jakie to było miłe i relaksujące, jak ktoś ci myje głowę, ja pierdolę. A ty chciałeś chleb, a dostałeś miękkie galaretki. Serio? Alek i Satan macie tego samego dnia urodziny, to jak ja i Mag. What the fuck? Upiekam ci chleb. To za jednego bica było, nie? Aś ty tyle się wykosztował. Dobra, poza krasnoludkiem i skarpetką, nie wiem, chcesz dostać tą skarpetkę, żeby być wolnym gnomem czy czymś tam? Co ja mam tu zrobić? O mój Boże, mogę go chwycić. Mogę go chwycić, podnieść, mogę coś z nim zrobić? A, mogę go podrzucić po tą skarpetę. Trzymaj. Prawie. Jeszcze raz. Kurwa, nie w tę stronę. Chodź tu. Taś. Damy radę. Jakoś. No przecież byłeś tam. Powiedz mi, że ty chcesz tą skarpetę, a nie tylko sobie to wymyśliłem. Będę go kurwa tak rzucał wszędzie. Lampki nie pociągnę. Po co mi on? Myślę,
myślałem, że tą skarpetę mamy zdjąć. Ale on tego nie chwyta. To ognia go. Dobra, ewidentnie nie chodzi o tą skarpetkę. Raczej go stąd też nie wypchniemy. Po co ja go tu przywlokłem? Nie mam pojęcia, ale mogę. Tak, ale pamiętam, ale ja nie pamiętam wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. Ale za to fajnie się grało Fallouta Sheltera. O co tu kurwa chodzi? Twój ojciec jest... Okej, urodził się tego samego dnia. Myślałeś, jak miał się urodzić tego samego dnia, ale musieli poczekać na salę porodową, o nie. Ktoś ma pomysł, co ja tu mam zrobić? Chciałem tego grzybka gdzieś wrzucić. O, stoi na wiaderku. Już nie stoi. Myślałem przez chwilę, że mogę popchnąć to wiadro. Tak wyglądało, ale najwyraźniej nie. Tak, tak, no Ania i jej mama też się urodziły tego samego dnia. Okej, możemy sobie wleźć jeszcze tutaj. A, żeż chuj! Nie, wsadził mnie do japy! No nie wyszło najlepiej. Także właśnie, bo dlatego mówiłem, że ta kiełbasa tutaj wygląda, jakbym mógł coś z nią zrobić. A, mogę się rozbujać. Wyjść na krzesełko obok tego typia... Obok tego typiarza. Co mi ten krasnoludek tam? Rzucić mu butelką w mordę. No, w sumie to by było dobre. Ej, nie mogę się wspiąć na to krzesło. Okej, dobra. Czyli ta kiełbasa to taka podpucha znowu. Na to już mogę wejść, a czemu tam nie mogłem? Kurwa, nie wyszło. Aaaa, chwycił mnie jebaniec. Chciałem rzucić faktycznie czymś w tych gości, ale cóż. Dziwne, bo to krzesło tu jest. Mogę sobie je odsunąć. Kurde, po co mi to? O, nie ma tu krasnoludka już. Okej. Nie wiem, gdzie krasnoludek. A może jestem w stanie... to krzesło stąd przesunąć, bo popatrzcie, może to też jestem, no nie wiem.
Bo w sumie po co przebiegać całą tamtą trasę, jak mógłbym sobie to krzesło przestawić do ostatniego etapu, nie? Miałoby to więcej sensu. Tylko tu jest taka deska nierówna, nie wiem czy przejdzie teraz krzesło przez to. Chuja, nie przejdzie, właśnie dlatego to jest przewrócone. No chyba, że... Chuj. Pułapka! O, come on, przesuń trochę. Musisz stąd wydostać. Jakbyśmy... Możemy to przesunąć, czy nie? Nie bardzo. Ale może jakoś przejdzie. Dobra. Dzięki temu mogę przynajmniej tutaj mieć trochę łatwiej. No, come on! Czemu nie możesz się wspiąć na ten taboret, no? Czemu na ten się mogę, a na tamten nie mogę? Nie rozumiem tego. Nawet nie mogę podskoczyć. Czemu on nie chce podskoczyć? Kurwa, co jest nie tak? Jakby gra blokuje ruch w tym momencie tej... Nie mogę skaczkać, jak tam jestem. Coś tu jest pojebane, to po co mi ten taboret? Okej, okay. I teraz się nagle okazało, że tutaj mogę... Nie, no kurwa, no! Po co ta cała moja kurwa męka z tymi jebańcami? Że za bardzo pod blat wsunięte. No jest to opcja, tutaj nie widać do końca tego. Może tak być, że to jest, no bo patrzcie jak on daleko siedzi na tym taborecie. Wiem, że jest wielki, ale tak chyba o to chodzi, że to jest... Nie mogę wejść, bo to jest pod blatem. Oj Boże. No, tak, to ma sens. No, kurwa, chciałem tą butelkę! Chciałem w niego rzucić tą butelką. Demet. Dobra, walić to, próbujemy. Próbujemy teraz już, wiecie, tak seriously. A mogę to podciągnąć? Tego nie mogę pociągnąć, to jakby za ciężkie już dla mnie. A pierdolę, kurwa, ja jebę, o kurwa, jest! Widzicie, jak się śpiewa, to od razu lepiej idzie. Co do chuja? Czemu? Dlaczego spadłem? Kurwa! Dobra, ale jak będziemy je śpiewać, to nam się uda na pewno. Dobra, zostaw ten tablet, idź już tam. A skoczę, głupia pindo, no. O kurwa, la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 l
Ten typiarz, co jest przed kadrem w jakimś kapelusiku, on tak jakby mnie trącił, tak mi się wydaje, bo nagle moją postać, wiecie, przestała iść w tym kierunku, w którym ja chciałem i wpadła łapska tamtego chujka. No dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Mamma mia, zadupcamy. Chuj, 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 jestem. Uff. Dobra. Daj mi tam doskoczyć. Tak. Do góry.
Cieszę się, że mnie nie gonią do skutku, tylko mają takie, a dobra, chuj, i tak mam jedzenie, nie? To ci, tylko ci kucharze tak mnie gonili do skutku. Nie mógłbym sobie teraz coś zjeść, albo coś, na przykład kiełbasę, albo czosnku, albo chociaż tą bułkę. Krasnoludki biegają dalej. Ej, w sumie te krasnoludki trochę przypominają takie malutkie stworzonka, które były właśnie w Spirited Away. Strasznie dużo tutaj jest takich motywów, które w Spirited Away były. Okej, tu już nie przejdę. Wygląda na to, że muszę iść tu. Pewnie nie musiałem tu skakać. Boże. Tryp, 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 tryp. Ależ ma dupala. Ależ straczewo. O nie. No nie, on drży za mną! Uff. Świetnie, ktoś tu jedzie windą. Kurwa, znowu kucharz, niech go chuj. Aaaa, zupcałam, tam była lalka, chciałem ją złapać, ale nie wiem jak. No i kucharz mnie złapał, cudownie. A czy jak chwycę to? Nie, nikt tu potem nie chwycę. Dobra, muszę na razie spieprzać. No nie, serio mnie złapał? Specjalnie się ukryłem za papierem toaletowym, miałem nadzieję, że to chwyci. Okej, w sumie to mnie, teraz mnie nie widział. Tu jeszcze była skrytka, widzę, na tej skrzynce. Dobra. Nie jest źle. A co tu leży? Czy to jest gówno, czy to jest kiełbasa? I to jest bardzo dobre pytanie. Że wrzucę to do tego kibla. Nie. Wygląda jak kiełbasa, ale... Ta kiełbasa i tak jest zrobiona z gówna. Czemu nie wrzucać tego do kibla? Ej, no... Próbuję wycelować postacią w stronę tego kibla. I tak się obraca cały czas w tą. What the hell? O co, kaman? No, dlaczego? Cały czas kieruję, wiecie, w prawą stronę na ten kibel, ale nie mogę. A tu? Jest znowu w stronę lustra. Czemu? Może lustro trzeba rozbić czy coś, ale chciałem to wrzucić do kibla i nie mogę. Nie, kurwa, przestań rzucać w stronę lustra. Czemu? Ej, nie ogarniam czegoś tutaj. Czemu nie mogę tego tam rzucić? No, ej, seriously, nawet mam postać obróconą inaczej. No tutaj, kurwa, mogę. No, tym razem nie zrzucał w stronę lustra. I znowu, za każdym się razem tam odwraca. Nie wiem, może mam je rozbić, czy co? Że tak kieruję w to lustro cały czas? Aaa, no dobrze. Znaczy, nie powiem, żeby to był mój zamiar. Ja to chciałem rzucić w stronę kibla. Jest! Sukces! O mój Boże!
Udało się, dobra. Nawet jak stałem naprzeciwko kibla, to on się po prostu odwracał. W momencie rzutu postać się przekręcała w drugą stronę. Dobra, co ja mam tu zrobić, bo nie wiem. A, wejść po kratownicy do góry. Aha, i wyjdę tędy. Ależ sprytne. A, tam kucharz sobie przygotowuje posiłek. Myślałem, że zacznie mnie gonić, tak szczerze mówiąc, ale nie zaczął. To do windy. Chyba się nawet nie kapnął. Okej, to wygląda jak otwarte drzwi, ale najwyraźniej nie ma tu drzwi. Dobra, jest lampka. W ogóle przy tym jednym typiarzu, który chciał mnie złapać, tam co tak przebiegaliśmy wielokrotnie przez ten długi stół, to tam był... Tam była świeczka, ale nie zapaliłem jej. Teraz o niej pomyślałem dopiero. Dobra, tam do góry raczej nie wejdę. Chodźmy zobaczyć, co jest tu. Ale kapciuszki ktoś zostaje... O mój Boże! On ma maskę. Co oni tam kurwa robią? Jezus, ale kapcie zostawcie, znaczy załóżcie. Ja pierdolę, potok grubasów, no. Jak to inaczej nazwać? Bo się to dosłownie, kurwa, wylewają się. Nie. Ojej. Kurwa, jest słabo. Ja pindolix. Piękne było to, że wyleciał, ale moja postać już nie miała siły biec, szczerze mówiąc. W sensie tak strasznie powoli biegła i nie byłem w stanie złapać tego. Że ja pójdę po cichu. Póki mogę. No już nie mogę. Nie wiem, czy jest sens oszczędzać tego biegu, czy nie. Okej, zalała mnie fala tłuszczu. A, Jezus Maria. Nieważne, czy biegnę, czy cichutko idę, i tak na tym samym etapie się otwiera, widzę. Tu pamiętaj, żeby skręcić od razu. O, właśnie. Nie! Dawaj. Jest! Tamten i tak wypadł. Bardzo ładnie. Śmiało, skaczcie. A jakiś kapeluzik tutaj jest. Chyba nie mogę tu wejść. Nie westnę się tutaj. Darude Fatstorm, o mój Boże. Teraz my też jesteśmy głodni. O nie. Co teraz zjemy? Tam było tyle jedzenia. Mówiłem, opierdolmy tą kiełbachę, póki była okazja.
nawiązanie do drugiej części, w sensie ten kapelusik. Jedna nasza mała istotka, ale to, tu są kiełbasy, dawaj. Wezmę, poproszę. Co? Czemu nie? Nie mogę wejść w inter... Nie! Kiełbasę trzeba było jebać, nie kurwa kolesia grzyba. Czemu? Przecież miałeś kiełbasę do dyspozycji. Kiełbasę trzeba było jebać, a nie człowieka grzyba. Teraz ja też zostanę tym grubasem. Tak, kolej rzeczy. A to co? To jest chyba kawałek ryby. O, to ta pani. Jedna duża, chuda postać. O, pani od lalek. A kiedyś z tą lalką. Weźmy to. No, było blisko. Sala dla gości. Mały lis pośród wygłodniałych wilków. Czytam po prostu osiągnięcie. Okej, to są tylko te. Nawet nie manekiny, co? To takie stojaki na ubrania. Boże, pamiętacie, że w Skyrimie były te takie stojaki na zbroje i można było sobie zbroje na stojak we własnym domu poukładać i tak dalej? No to uwaga, te stojaki to były NPC, które miały komendę stój, nie ruszaj się, ale czasem było tak, że widać było, jak on się rusza, dlatego że mu się komendy pojebały. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy tam jest oko, czy ryba, czy co? Okej, tu potrzebuję klucza. Tak, to jest oko. Wszędzie teraz oczy. She's watching. Wzywa mnie swą pieśnią. A, idzie, że nie spać? Dobra, no to trzymaj się, kochanie. Przyjdę potem do ciebie. Rozbite lustro. Cześć. Okej. Myślałem, że mogę do niej pójść, a nie, że... No dobra. Okej. Miała się nie dowiedzieć, że tam jestem. No dobra. Wszystko się wykalkulowało. Staniemy na razie tu. Ona ma tam też lalkę. Trochę się pani lusterko rozbiło, no ale to nieważne. Strasznie zawodzi ta jej melodia. Obrazki dziewczynki z żółtą tą. W żółtej sukience. A tutaj brak obrazka.
Tak, myślałem, że tam będzie klucz ukryty. Okej, myślałem, że będzie mnie gonić, a tu jest na odwrót. Nie ma jej. Wystraszyła się i uciekła. Nie, weź ten klucz. Teraz to mi melodię bardzo cicho, ale słychać w tle taki ambient. Chciałbym się skusić na rozbicie tej jeszcze jednej lalki. Okej, okay, dobra. Bałem się, że wyskoczy, że to podpłucha. Wejść lalkę, to ona wyskoczy i się ten. Tylko na teraz może być jednym z tych, wiecie, tych manekinów, które tutaj stoją. Ach, chyba na manekiny nie. Okej. Okay. Myślałem, że wyrzucę. Kluczyku, nie spadaj. Znaczy właściwie to chciałem, żeby spadł, ale... Ale on coś nie chce. Nie chciałem, żeby spadł mi przed ekran, bo... Ciężko byłoby go z powrotem wsadzić do środka gry. A, można sobie też... przeskakiwać po tych stopniach, widzę. Dobra. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dużo... Dużo tego tutaj. A fuck, jest tam za mną, ja pierdolę. Kurwa. No dobra, ona też nie jest dobra, ona też będzie chciała mnie zajebać. Świetnie. Dobre info. A czemu zgon? Co jest? Halo, Rajsza, kurwa, co to za zgonik? Cześć, Monika. Nie było żadnego zgonu teraz. Czy to jest jakiś wcześniejszy, czy to jest ten z teraz? Bo jak ten z teraz, to teraz nie było. Nie, jak? Nie zginąłem. Tylko tam raz w tym pokoju, gdzie ona była przy lustrze i śpiewała, to tam raz zginęłem, a od tamtego czasu nie. Jezus, ile tu jest kurzu. Popatrzcie, że zostawiamy ślady stóp w tym kurzu normalnie. Ta, dzięki, kuźwa. I tak zaraz zginiesz. Już była raz taka sytuacja, że ktoś się z modów pospieszył, policzył mi zgona, a się okazało, że do końca gry nie zginąłem ani razu. No, więc ja sobie wypraszam. Dobra, o chuj tu chodzi, co ja mam tu zrobić? Nie wiem, co to jest właściwie, na czym ja stoję. Ten jakiś dziwny garczek. Krew widzę na tych lusterkach. W sumie to jest jedyne, co jest tu oświetlone, ale... Dobra, wróćmy, bo... W razie nic tu nie wiem. Cudownie. Mogę szufladę pociągnąć? Nie mogę. O, co tu? Come on.
A stąd to ja przylazłem, nie? Małe lusterko leżące na poduszce, w sensie to? O, okej, dobra. Miałem to podnieść. To jest jedyne całe lusterko, okej, to jest kobieta, która nie może patrzeć na swoje odbicie, tak? O to w tym chodzi. Mam lusterko i zawaham się ci go pokazać. Super, jeszcze zniknęła. Okej, i co? Ty, kurwa, Rajsza, przed chwilą mi... Aha, dobra, zresetowałeś tamten. Najpierw mi dają zgona, którego nie było, a potem mi, kurwa, i tak liczą. No dobra, ale to o chuj tu chodzi. Przecież szedłem i po prostu... A, gratulacje, umarłeś, świetnie. Okej, widziałem jakiś dymek za sobą, ale to może był tylko mój dymek. Nie, to jest mój oddech. Okej, są jakieś dwa stuknięcia i ona się pojawia. O co chodzi? Jak się pojawi, to mam na nią to skierować, ale kurwa, ona się pojawia i mnie łapie w tym samym momencie. Skąd mam wiedzieć, gdzie się pojawi? Wcześniej się pojawiła zaraz przy mnie. Czy ma to sens oczywiście z tym, tylko jak mam wiedzieć, w którą... Gdzie ona będzie? Okej? Lol. Patrzcie! Normalnie jak w tym. Zasłonięte przejście taką mgłą, jak kurwa w The Elder, nie Elder Scrollsach, tylko w Soulsach. Czyli muszę podejść, żeby zniknęła. A, muszę być w świetle, no dobra, to ma sens. Bo lusterko miałem na nią skierowane. No ale tak, muszę być w świetle, no bo w sumie po ciemku i tak nic nie widać w lusterku. Dobra, ma to sens. Czyli musimy tam biec do światełka. No, ale lustro to se podnieś. I to jest magia padów. Że mogę iść bardzo powoli. Nawet animacja jest ten spowolniona. Dobra, no. Zniknij. Teraz światełko. A, jak jestem w świetle, to mi to dało więcej czasu. No to ma sens, jak jestem w cieniu. Teraz mam czas, żeby skierować to lusterko na nią, jak jestem w świetle. A w cieniu to od razu automatycznie przegrywam. Okej, pewnie do 3 razy sztuka tak ten zazwyczaj jest. Podnieś lustro. Podnieś lustro. Dziękuję. No ej, patrzę na nią tym lustrem i co? Dobra, wstań. Mhm. Jeszcze nie. Już 4 razy oberwała.
Czyli do 5 razy sztuka. Okej, okay, niekoniecznie, przynajmniej światło już nie znika. Nie musimy go szukać. Okej, okay, lustro się rozbiło. To źle dla nas. Ale może jednak ona też zdechła. O, teraz ja jestem też głodny znowu. Nie tak dawno jadłem. Teraz co, idziemy ją zjeść? Super. Ale tutaj ten głód normalnie tu działa jak jakaś, wiecie, jak coś, co nas zabija dosłownie. Siemano, musicie ugryźć szyjkę. Przejmujemy jej moc. Jezus Maria. Okej. Takie małe stworzonko. A tyle potrafi dojebać. No i co? I teraz tych wszystkich, kurde, tłuszczaków weźmiemy i rozgromimy. To by było coś. Teraz na mnie będą działać lustra. No, siedzą i jedzą. Ło! I serio, pozyskaliśmy jej moc. Wszystkie lampiony. Tak trafi. Niewiele mogę robić, mogę co najwyżej. Wow, mogę ich ukatrupiać, cudownie. Mogę tylko chodzić, nic więcej nie mogę robić. Wysysać z nich życie. Czyli co, ona pewnie też to robiła, nie? Sprowadza ich tutaj, oni żarli, a ona sobie po prostu wysysała z nich życie potem. Wiecie, ta gra nazywa się Małe Koszmary. To my jesteśmy tym małym koszmarem. Jeszcze tych kucharzy chciałbym teraz dopaść. Bo oni mi najbardziej zaleźli za skórę. I teraz je, widzi na kamerę. Tak to nowotwór? No tak, dlatego ich nazywałem tłuszczakami. Jebane twory. Kwatera pani. Zbiera się na burzę, ten płaszcz powinien się przydać. Okej, okay, muszę cały czas iść, bo tam już tej mojej postaci praktycznie nie widać. Jest takim punkcikiem, ale muszę cały czas iść, bo inaczej się zatrzyma i nie skończy się gra. Okej, okay, teraz ją widać. O, i krasnolud za nami idzie. Co jest? Wraca się, czy... Nie jestem pewien, czy ona się czasem nie wróciła, czy poszła dalej? Okej, okay, dobra. No i dobra, udało się, fajnie. Fajnie, jestem taki, nie wiem, podoba mi się to takie zakończenie. W Stray też było takie, że jakby zakończyliśmy wielką podróż i jest takie,
I ty już tutaj zostajesz, graczu slash kamero, a ja sobie idę gdzieś tam za kadr daleko. Wróciła. No właśnie tak mi się wydawało, że ona zaczęła schodzić po schodach w dół. Tylko po co? Zjeść krasnoludki? Może. Nie wiem. No ale dobrze, fajnie. Dobrze poszło. Nie możemy tego przewinąć niestety. Także tyle.